kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj wybieramy się na, zapomniałam dalej, jak to się nazywa? Hula kula, czyli kręgle, czyli gra, nawet jesteś takiego jak bokser. Zobaczymy, czy masz takie, masz silny cios. Biłaś kiedyś w boksera? Masz długie paznokcie? Nie. No to uderzysz dzisiaj, koleżanko. Wiesz, że nigdy nie próbowałam, a zawsze chciałam uderzyć. Super, no to mamy to dzisiaj. To super, to dzisiaj uderzę po raz pierwszy. No i tak, są kręgle. Też po raz pierwszy dla ciebie. Tak, również. Wszystko po raz pierwszy dzisiaj i nie wiem, jakieś tam maszyny Luka też opowiadał, więc super, będziemy się bawić na pewno. Chcesz coś jeszcze powiedzieć, Alek? Hejka. Zetnij tą grzywkę. No. No. Mieliśmy iść do fryzjera. No właśnie, no. Wszystko mieliśmy i co? Samo nie udało się. Ale pamięć, że wczoraj zagraliśmy Monopoly. No, ale było fajnie. Bardzo fajnie, może, naprawdę. Może też dzisiaj zagramy. Możemy, tylko szkoda właśnie, że się... Dla mnie szkoda, że jak jedna osoba przegrywa, to już każda. Prawda. Ludzie lepsi... Ale z jednej strony... No przecież to szybko, jak on już miał... On już by cię wykończył bardzo szybko. Ale z drugiej strony pomyśl, że jak ktoś przegrywa, to już traci się chęć do grania. No dobra. Bo jedna osoba już odchodzi. No tak, no dobra. No. Jeśli ktoś nie wie, to graliśmy w nowe Monopoly z kartami. Więc była taka maszynka, terminał, tak? I tam się wkładało karty, się płaciło za nasze pola, więc jak ktoś przegrał, to automatycznie terminał wywalał wszystkich z gry. A Luka przegrał dwa razy, więc my nie pograliśmy. Ale bardzo fajnie się bawiliśmy i dzisiaj pewnie też sobie zagramy, co nie? Tak. Dobrze, to super, to widzimy się już na Hula Kula, tak? Hula Kula, tak. Mua! To jest dużo? Zobaczysz zaraz, no zobacz, 720. Ale wytłumacz mi! Nie wiem, co jest dużo, no każdy ma ile siły, nie wiem, no. Dużo to jest 900, powiedzmy, no. Teraz ja. Dużo to jest 900, a najbardziej tak, zrobiło... Tak, tak, dokładnie, bo to są zbliżone takie. Jeden jest cały czas, na przykład ja miałem 960, Adrian miał 71, później ja 80, wszystko jest na... No. Ciśnij, przyjdzie sen na górze. Uważaj! Ja nigdy tego nie robiłam. Dobrze, dawaj, no to dobrze, akurat dobrze o tobie świadczy. Musisz Olka pobić, 720. Nie, pobiegnie, nie. Nice job! Możesz, pewnie, że tak. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas. I co, jesteś dumny? Tak, powiem ci szczerze, że bijesz mocniej niż Yuri. A sam nie? Co? No to dobrze, tutaj jesteś siła 720, to... Dziękuję. Hugging and kissing, just you and me. Carolers are singing outside our door. Lovely songs. Przechodzimy do drugiej rundy. Dawa. 650. Nie, 56 do 23. A, okej. Okay. Dawaj. Go. As they walk from house to punktów zrobił, tak? Słabo. Teraz zobaczmy Lukusia. No bo jeszcze... A ty słabo jest jakoś. Ale nie, zobacz. Zobacz na to. Teraz zaskakuje. A. Spróbuj ty. 71, możesz nas pobić, możesz być najsilniejszy. Dobra. Ja szupamy. Możesz być najsilniejszą młociarą. Ale ja się boję, że się nie bój się. Dobra. Czekaj, jedziemy, no mocno. Nie, nie, ja jeszcze nie będę, dobra. Dawaj, no. Po co mu nie Słuchajcie, zero. Czekaj, jeszcze raz. Jeszcze raz. Ale to jest fajne. Coś będzie, będzie.
Jesteśmy najsłabsi po prostu. Brawo, słuchajcie, znaleźliśmy maszynę, taką, na której się tańczy. Ja często widziałam. Ja często widziałam taką maszynę w filmach. Na przykład, kto oglądał na Netflixie The Kissing Booth, tak? To tańczyli na takiej maszynie i jest identyczna, słuchajcie. I no, będziemy się bić, tak? Tak. Dobra, zaczynamy. And snowflakes as they're falling down, and follow Rudolph all across the town. Lady with me under the mistletoe, while Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friend. Nie podoba nam się ta gra. Słabo. Bardzo słabiutko. Gotowy? Teraz co będziecie robić? Strzelać. Dobra, czekajcie, ja sobie wsiądę na motorek mój i będę na was tutaj patrzeć, okej? Okay? Jakoś wszystkie gry według nas są głupie, ale ja chyba sądzę, że to my no, tak, nie umiemy grać. Dlatego, że nic nam nie wychodzi. Prawda. Ale teraz będziemy grać o 15 w kręgle. Po prostu łatwiejsze rzeczy musimy wybierać. No tak, najwidoczniej tak. Wygrasz misia? Chcę wygrać misia dla Lilu. O. And later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door. Za pierwszym razem? Dla Lilu, specjalnie dla Lilu, bo ona lubi takie gry. Gdzie to jest? O. Spójrzcie, Luka wygrał takiego pięknego misia Coca-Coli dla Tobusia i dla Lilu. A więc będzie to buś miał zabaweczkę. Dostałam buty już do kręgli i słuchajcie, ja ich nigdy nie nosiłam. Nigdy nie miałam na stopach takich butów, więc no jestem ciekawa. Śmiesznie wyglądają. Ale dobrze, pokaż Olek twoje, też takie same. Widziałam, były inne kolory, ale dali nam takie same, więc spoczko. Dobra. Dobra, już buciki założone. Są naprawdę wygodne, powiem wam. I super łatwo się je zakłada. To jest nasz tor. Tutaj są piłki. I co wpisujecie? Imiona, ale nie wiemy jak. Nazwy na świecie Redki. Aha, Redki, okej, okay. Fake. Ale San. Jest napisane, nie, to zepsułem coś. A, dobra, i dopiero na koniec. Okej, okej, dobra, dziękuję. Pan nam pomógł, całe szczęście. Już Alessandro widnieje tam. O, jak pięknie. A teraz Lukuś, dawaj. Luka, super. Pierwszy raz Olka będzie rzucał. Palce się wkłada tak, idealnie. Dawaj, dawaj, go. I jakie to ciężkie. Jedną rzuciłeś. Brawo. Jeszcze jeden rzut, zawsze dwa rzuty. Brawo. Troszkę bardziej centralnie. Niektóre gminy są lżejsze, musicie sobie popatrzeć. Tak? Teraz ty. Dobra. Jedziesz. Dawaj. Nie wierzę. Odbij. To co mam ja?
Słuchajcie, przyszło nam już jedzonko. Lukas zamówił jakiś makaron, Olek pizzę, ja również pizzę, bo mieliśmy ogromną ochotę. Na razie punkty stoją tak, ale to już jest, słuchajcie, druga runda. Pierwszą Luka wygrał. Odrobię, zobaczycie. Odrobisz, bo teraz przegrywa. Pierwszą wygrałeś, więc dobrze, masz jeszcze sporo czasu. Amen. Wyszliśmy już z Hula Kula. Tak. Było bardzo fajnie. Byliśmy też w wietrze na zakupach. I to jest dla mnie takie dziwne, że ogólnie ja zawsze jest mi zimno. We Włoszech zawsze jest mi zimno, nawet latem czasami. A tutaj w Polsce mam lekką sukieneczkę i mi jest naprawdę super. Dlaczego? Więc nie wiem, jak to jest możliwe. Mam nadzieję, że jak wrócę do Włoch, to nie zachoruję. Nie, myślisz? Co? Mam taką nadzieję, bo teraz Sylwestra, święta. Ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że ty jesteś Polką po prostu i polska pogoda ci służy. I o to chodzi. Ale możesz zacząć mówić po włosku. Możesz gestykulować, ale i tak zawsze będziesz Polską i wszystko, co polskie, ci nie szkodzi. Dobrze, to jest troszkę bez sensu, ale dobra. Uwierzmy, że tak jest. No i to tyle. Teraz do domu, tak? Tak jest, pakujemy. Przystanek dom, będę musiała się pakować, musicie... Później wam pokażę zresztą, jaki jest okropny bałagan w pokoju. To jest naprawdę nie do pomyślenia. Więc trzeba będzie posprzątać i spakować. Super. Pełno prezentów, papierków, toreb, ubrań. No, słabo to wygląda naprawdę, więc biorę się za pakowanie. Dobra, tak się prezentuje na razie situation. Doszło mi kilka rzeczy, jak na przykład niektóre produkty i te dwa pudełka. Tutaj mam takie dwie czapki, bo musiałam domówić. Tutaj ubrania nowe, więc dobrze, ale już jest spoczko. Dobra, kochani, tak to wygląda na razie. Walizka spakowana, waży 25 kg, więc nieźle. Monopoly niestety Olek będzie musiał jutro rano trzymać w ręce. Plecaki już spakowane, to są ubrania jutro, więc super. Więc już, kochani, się z wami żegnam, bo mam naładować aparat, mam naładować cały sprzęt, komputer, telefon, powerbank. Piszecie mi cały czas, że się mówi powerbank. Tak. Nie, czy źle powiedziałam coś. Dobra, nieważne, powerbank, jak chcecie, jak wolicie. Więc co? Mogę tylko suszarkę? A ja nie mam suszarki. Na pranie. A gdzie jest? A, na łóżkiem. Tak, proszę bardzo. Chcesz się przywitać? Nie, nie. Mogę tak. Dobrze. Więc no tak, ja już się z wami żegnam i widzimy się w następnym vlogu.